mocniejsze tąpnięcie, no to był początek 2015 roku, no kiedy no coś mocniej się wewnętrznie wydarzyło i ja już nie miałem wątpliwości, że ten świat istnieje. Ukończył kilka kierunków studiów, prowadził wydawnictwo i realizował się zawodowo. Doświadczył też tego, czym jest uzależnienie, jak ono zniwala i przejmuje kontrolę nad życiem. Potem wkroczył na drogę głębokiej wiary i rozpoczął życie bez pieniędzy. Z domu uczynił pustelnię woli Bożej. Od kilku lat karmi się codzienną modlitwą, a jeśli coś potrzebuje, składa zamówienie do Boga. Dotąd nigdy moje prośby nie zostały odrzucone, o ile wynikały z realnej potrzeby, mówi Ryszard Krupiński, znany jako pustelnik. Jak wyglądało Pana życie przed tą zmianą, przed tą drogą, na którą Pan potem wkroczył, kiedy Pan prowadził wydawnictwo w Koninie, kiedy Pan ukończył kilka kierunków studiów i realizował się zawodowo. Jak wtedy to wyglądało? Zależy też, o który okres mojego życia Pani pyta, bo to one były bardzo różne. A z ilu etapów się składała ta droga? Trudno teraz to nawet tak skonstruować. No były okresy, gdzie ulicę dobrze znałem i alkoholizm był bardzo mocno rozwinięty i w wieku 20 lat trzeba było podejmować leczenie już, bo już takie uzależnienia były takie bardzo mocne. Był etap, gdzie rzeczywiście kilka uczelni, tak ambicyjnie bardzo wchodziłem w życie, z takim ogromnym też niedowartościowaniem. Częściowo trochę z takiego domu też pochodzę. Takim pędem później to nadrabiałem. Był etap później tworzenia różnych firm, jedna po drugiej, gdzieś taka gonitwa za tym znaczeniem, za tą ważnością, za pieniędzmi, za wyróżnieniem się. A tego Panu brakowało w domu rodzinnym? Poczucia własnej wartości? Tak, ale w dom rodzinny tutaj wolałbym nie wchodzić, bo moi rodzice żyją, no nie chcę, nie chcę tutaj wypowiadać się tak negatywnie o nich. Mam jak większość osób i pozytywne wspomnienia i negatywne, więc jakby ten temat nie ruszam przy kamerze. A co spowodowało, że uzależnienie przejęło kontrolę nad Pana życiem? Znaczy to też, jeśli tak popatrzymy psychologicznie na uzależnienie, bo tutaj też jakieś tam wykształcenia w tym kierunku mam, a jeśli tak spojrzymy, to samo jakby ten motor, silnik uzależnienia powstaje w pierwszych rok, dwa, trzy lata życia. Także później to już kwestia jest tylko okoliczności, w co się idzie, z jaką siłą. Natomiast samo uzależnienie to już jako dziecko już miałem wkomponowane. W wyniku z socjologii, mówiąc ogólnie. Mhm, ale to wynik pewnych deficytów? No ja poszedłem akurat... emocjonalnych? No tak, zwykle tak jest. Mhm. Ja akurat poszedłem w alkohol, bo to było na wyciągnięcie ręki. Także tego typu etapy też są, ale one są akurat, myślę, że najważniejsze. Bo poprzez później przepracowywanie tego przez całe lata, człowiek budzi się do takiego rozwoju, do takiego wzrostu. Cały czas jest głodny, bo widzi, że gdy zdrowieje, chce jeszcze bardziej zdrowieć. I zaczyna się taki proces odwrócenia. Także te uzależnienia, te okresy uzależnień, mimo że były dramatyczne, no to ja sobie bardzo, bardzo cenię. I powiem jeszcze inaczej. Nie zrezygnowałbym z nich teraz. Bo by Pan nie doświadczył tego, co Pan doświadczył. Tak. Także myślę sobie, że to jest już taka głębsza akceptacja. Już kilkanaście lat oczywiście nie piję. Kilkanaście w tym podejściu, bo wcześniej też były krótsze podejścia. To uzależnienie zaprowadziło Pana na drogę wiary? Nie tak szybko. Mhm. Nie tak szybko. A kiedy sięgnął Pan po Słowo Boże? Całkiem niedawno dopiero, ostatnie lata. Tutaj miałem, jeżeli wchodzimy już w temat jakby duchowości i wiary, to takie dwa punkty charakterystyczne. Jeden to jest lata 90., końcówka lat 90. Taki miałem okres mniej więcej około 2 lat przebudzenia, pierwszego nawrócenia. Z tym, że to było takie bardziej charakter emocjonalny, miało gitara, znajomi, śpiewaliśmy sobie. Ale już na tym okresie, nie będę tu się w to wgłębiał, natomiast ja już z tamtego okresu wyszedłem z takim głębokim przekonaniem, prawie że rytem w duszy, że Pan Bóg do czegoś powoła, że Pan Bóg do czegoś wezwie. No później był 20 lat przerwy, 15 do 20 lat przerwy, bo mnie to już przestało interesować.
już hobby straciło na sile. Zająłem się biznesem, zająłem się właśnie tą edukacją, rozwojem. Dużo grzechów weszło też do mojego życia. Weszło, no, przyjąłem, wziąłem. Wiele krzyży. Wiele doświadczeń. Nie, wtedy nie jeszcze. Wiele doświadczeń. Natomiast drugie wejście w wiarę to jest taki przełom. Znaczy wejście, ja mówię o takim momencie, kiedy to już jest widoczne. Natomiast proces już był 2-3 lata wcześniej. To nie będziemy mieli czasu, żeby do tego nawiązywać, ale tak by proces wchodzenia w to już Pan Bóg przygotowywał do tego znacznie wcześniej. Natomiast takie mocniejsze tąpnięcie, no to był początek 2015 roku, no kiedy no coś mocniej się wewnętrznie wydarzyło i ja już nie miałem wątpliwości, że ten świat istnieje. Co się wtedy stało? Nazwijmy to doświadczeniem wewnętrznym, takim przejawieniem z efektami specjalnymi, takim mocnym doświadczeniem wewnętrznym. Natomiast nie chcę o tym za dużo opowiadać. Nie było to objawienie takie, jak rozumiemy, że objawia się Jezus jakiś święty, czy Maryja komuś i wizualnie widzimy się tak jak my. Raczej natomiast było głos. To wewnętrzne spotkanie, no dużo mocniejsze niż głos. Głosy były później. Dużo mocniejsze, rodzaj wewnętrznego spotkania. Jak ta sytuacja wpłynęła na dalsze Pana życie? Co spowodowała, co pobudziła, co wywołała, jakie reakcje? Znaczy mówimy już o tej sytuacji, o tym nawróceniu, takim przełomowym, tak? Kiedy Bóg się wpadł. Kiedy Bóg po prostu wszedł. Tak jest. Wszedł, ja powiem uczciwie, że nawet wielkiego wyboru nie miałem wtedy, czy przyjąć go, czy go nie przyjąć, po prostu wszedł. Później oczywiście z wdzięcznością już ten, ale... Tylko to było też na skutek, wcześniejszy rok, dwa lata były dosyć dramatyczne. A mi się zaczęły walić sprawy w firmie, sprawy ekonomiczne. W domu było coraz trudniej, również jakby finanse zaczęły odgrywać jakąś rolę znaczną, bo trochę rozpasałem to swoje wcześniejsze życie. Coraz więcej zarabiałem, więc te wydatki też gdzieś tam zwiększałem. W pewnym momencie był problem, że za duże wydatki, za małe dochody. To zaczęło gdzieś tam później różnego rodzaju też problemy w firmie miałem. Aż w pewnym momencie mi się to wszystko rzeczywiście zapaliło. Także to był taki proces, gdzieś tam rok, dwa lata kumulowały się problemy. I w pewnym momencie to po prostu pękło wszystko, rozwaliło się. Wpadłem w bardzo mocny kryzys, około dwutygodniowy. No po przewartościowaniu już wiedział. Znaczy to jeszcze wiedziałem już, że trzeba dalej jakoś funkcjonować, żyć. Ryszard Krupiński żyje zgodnie z ideą No Money Life. Jeśli coś otrzymuje od kogoś, to jako wyraz wdzięczności za pomoc. Przeżywa fascynację Słowem Bożym. Biblię czyta także w języku angielskim. Każdego wersu uczy się na pamięć. Po to, żeby ćwiczyć umysł i po to, żeby cały czas być w łączności z Bogiem. Jeżeli chodzi o to życie bez pieniędzy, to się zaczęło mniej więcej półtora roku po nawróceniu. To najpierw był taki roczny okres, gdzie porzucałem swoją wolę, bo ja już nic nie chciałem, bo rzeczywiście taki długi czas, gdzie już nic nie chciałem robić ze swojej woli. Po swojemu, kompletnie nic. To też mniej więcej około roku trwało takie oczyszczanie woli. Teraz przejdę może do tego, pani pyta o modlitwę. Wbrew pozorom tej modlitwy wcale takiej dużo nie ma, takiej modlitwy formułkowej, modlitwy, którą my rozumiemy jako modlitwa, bo w szerszym rozumieniu modlitwą jest każda chwila, nawet teraz jak sobie rozmawiamy tutaj, to też jest modlitwa, bo kilka razy w czasie jak coś mówię gdzieś tam odniesienie miałem do Ducha Świętego. No, także modlitwa jest znacznie szerszym pojęciem, jest jakaś taka bycie w obecności Bożej. Natomiast taka formułkowa modlitwa, to ja nie mam tego wcale dużo. To jest tak, witam dzień koronką do krwawych łez Matki Bożej i koronką do woli Bożej. Ja się jakąś tam modlitwą formułkową i to trwa około 10 do 15 minut. W ciągu dnia różaniec, bo nieraz nie, bez wyznaczonej pory. W ciągu dnia różaniec odmawiam, także wszystkie moje modlitwy to jest około 40 minut. No nie licząc oczywiście, jak jestem w kościele na mszy, czy no to jedna rzecz. Także nie jestem człowiekiem modlitwy na pewno. Ale rozmowa z Bogiem to już na pewno tak. No rozmowa z Bogiem, tak jak wcześniej wspomniałem, no to jest każda chwila, w każdej chwili jesteśmy. Zresztą bardzo pięknie o tym pisze Jan w Ewangelii.
o tym trwaniu, o tym krzewie winnym, w każdej chwili jesteśmy jakby w Bogu umocowani, ulokowani i każda myśl pochodzi od Niego. Dłuższy proces analityczny byłby tu, żeby to wyjaśniać. Ale każda myśl, to nie jest tak, że ja sobie wyprodukowałem jakąś myśl. Ta myśl powstała w jakiejś przestrzeni wcześniej. No. A kiedy Pan sięgnął po Biblię i ona zaczęła Panu na stałe towarzyszyć już? Znaczy sięgałem tak wstępnie już po 4-5 lat temu po tym nawróceniu, ale to było krótkie momenty. Natomiast od około 2 lat jestem zakochany w Biblii. Ona dopiero zaczęła do mnie przemawiać i ja ją zacząłem rozumieć dopiero około 2 lata temu. Także to też takie paradoksalne nawrócenie mocniejsze gdzieś tam 5-6 lat temu. Żyję w tej... Swój dom nazwałem Pustelnią Woli Bożej 6 lat temu, a Biblię czytam z fascynacją i z tym apetytem dopiero gdzieś tak od około 2 lat. Ale to już nawet nie jest czytanie, tylko ja układam całe wersety w pamięci. To już korzystam z różnych technik pamięciowych, które kiedyś też uczyłem. Także ja układam cały, znaczy Nowy Testament cały to jest za mocno powiedziane, ale 4 Ewangelie układam sobie w pamięci, bo ja chcę mieć każdy wers. Ja go chcę po prostu mieć i nie chcę, no. Także nie poddaję się tutaj egzaminowi, ale jak czasami ktoś sprawdza, czy ja poproszę, no to trafienia są bardzo precyzyjne. Także już po wersecie wystarczą nieraz 3-4 słowa, ktoś powie, już powie jaka to Ewangelia, który rozdział, który wers i co jest dalej, co jest wcześniej i tak dalej. A kiedy zaczął Pan sięgać po Ewangelię, dostrzegał Pan pewne znaki kierowane od Boga, że te słowa to są przeznaczone właśnie dla Pana? Miał Pan takie spostrzeżenie? Znaczy tu mamy, tak, pierwsza rzecz, Słowo Boże w ogóle jest przeznaczone dla nas. Całe Słowo Boże, cała Biblia, szczególnie oczywiście Nowy Testament i Ewangelie Jezusowe, są przeznaczone dla nas. I teraz albo dla nas na jakiś szczególny moment, no, czyli natomiast Pan Bóg w sposób bardzo ogólny mówi cały czas do nas przez swoje słowo, przez Pismo Święte. Natomiast są momenty, kiedy przez słowo trafia idealnie w ducha. I wtedy no, człowiek jest rozłożony na łopatki. No, byłem świadkiem bardzo wielu takich momentów i przeze mnie też gdzieś tam proroczo Pan Bóg zadziałał na inne osoby. Ja też byłem rozwalony Słowem Bożym nieraz. Rozwalony w sensie pozytywnym. No to tak idealnie trafia, pewnie macie podobne doświadczenia, myślę. To tak idealnie trafia, że skąd on wszystko wie. No ale to no Pan Bóg między innymi przez Słowo Boże mówi, natomiast Pan Bóg ma bardzo wiele sposobów komunikacji i powiedział nawet, że to nie jest najważniejszy, jakby z punktu widzenia doktrynalnego, natomiast w moim przypadku nie najczęstszy. A co się jeszcze? Chociaż teraz już najczęstszy, teraz już najczęstszy, tylko ja już trochę inaczej do tego podchodzę. Już najczęstszy, okej. A co się jeszcze? Jakie symbole, znaki, słowa? Bardzo dużo jest, jeżeli ktoś wchodzi w taką obecność Bożą i w rozpoznawanie rzeczywistości w sposób również nadnaturalne, to znaków jest mnóstwo. Wydarzenia gdzieś tworzą jakieś sekwencje, powtarzalności jakieś. Tutaj zadaje się Panu Bogu różne pytania, te odpowiedzi nadchodzą albo przez ludzi, albo przez wydarzenia, albo przez słowa wewnętrzne, albo przez... No mnóstwo jest tych sposobów, gdzie Pan Bóg się komunikuje. I to są... To jest właściwie... Duch wie, że to jest niepodważalne, że to jest bezdyskusyjne. Logika by mogła się tutaj oczywiście poargumentować sobie i sobie zbierać różne przekonania z lewej, z prawej, ze środka. Natomiast Duch wie, że to jest dla Niego. I to wtedy czysta sprawa jest. Trudno, bo że można, to już wiemy, ale czy trudno żyć bez pieniędzy? Zależy. To znaczy tak, jeśli jest to pomysł Pana Boga, tak akurat u mnie jest. Co do tego wątpliwości nigdy nie miałem, nigdy nie mam i potwierdzeń z 500 000 bym pewnie mógł tutaj przytoczyć. Oczywiście no, przesadzam z tym 500 000, ale każdy dzień jest potwierdzeniem, każde wydarzenie jest potwierdzeniem. Kilkaset próśb puściłem, tak jak niedawno napisałem na Facebooku w tym poście swoim takim sprzed 5 lat. Kilkaset próśb puściłem do Pana Boga, wszystkie zrealizowane. Prawie to brzmi prawie jak magia, aczkolwiek oczywiście to nie jest żadna magia, to jest relacja duchowa, to jest takie poddanie się dziecięctwu.
A nie jest trudno. Trudno było wejść w to. To było trudne. Pierwszy rok był trudny, kiedy uczyłem się. Nie był trudny. Był nowy, był taki obcy, kiedy uczyłem się, jak Pan Bóg prowadzi, jak Pan Bóg odpowiada na pytania, albo jak pokazuje zmianę kierunku, czyli taką duchową mapę drogową, jak się tego uczyłem. Ja przyjąłem sobie taką jedną zasadę, dopóki nie ma znaku, nie ma mocnego stwierdzenia, mocnego znaku drogowego, skręć w lewo, zahamuj, przyśpiesz, coś tam, no to jadę sobie cały czas prosto, jak na autostradzie. I ta zasada akurat jest bardzo skuteczna i od wielu lat działa. Jak Pan Bóg chce coś zmienić, to robi, wprowadza te zmiany. A Pan jakoś... Natomiast znaków, być może jakąś tam historię opowiem, bo zależy, czy będziemy mieli czas, bo tych historii jest naprawdę tak dużo, takie niektóre nieprawdopodobne, że nawet sceptycy i ateiści wysiadają przy nich. Ani jednego dnia przez te 5 lat nie brakło mi niczego. Niczego. Ani do jedzenia, ani do ubrania się, ubrań to mam 5 razy więcej niż miałem, ani do, nawet dzisiaj SMS-a dostałem od znajomej, ileś tam par jeansów nowe, nieużywane, ja już nie wiem, co mam zrobić, bo ja już i tak myślę tylko o innych, komu będą potrzebne, bo mam za dużo. Ale niczego nie brakowało, z tym, że to się dzieje różnymi scenariuszami, bo wchodząc w taką opatrzność, jakby ja od siebie też daję to, co Boże. Czyli dzielę się tym, czym mogę, co mam, czyli nie mam granic. To jest istotne tutaj. I na przykład przez te 5 lat zawsze ktoś u mnie mieszka. Bardzo krótkie były okresy, gdzie mieszkam sam, natomiast ktoś u mnie mieszka, ktoś, kto potrzebuje domu zazwyczaj. Przy czym ja tego sobie nie szukam. Nawet już takie anegdotki były, że gdzieś tam po poprzednim sobie rozmawiam ze znajomymi. Ciekawe, kto będzie następny. Ja na przykład mam słowo Poznania, nie wiem kto, ale następny będzie taki i taki. Później skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem, no. Zostały Poznanie. Jestem prowadzony przez opatrzność, podkreśla Ryszard Krupiński i zaznacza, że cały czas doświadcza tak zwanych pomyślnych zbiegów okoliczności. Powiedziałem Panu Bogu wtedy, muszę pojechać do Gliwic, bo moja bratanica ma komunię i chcę tam być. Nie wiem jak ty, ja w to idę. No i zaplanowałem sobie, że, znaczy poinformowałem Pana Boga o moich planach, oczywiście moje plany też wynikały jakby z jego woli, ale to już pobiliby tą odwróconą logikę. Zaplanowałem sobie, że wyjdę z domu 3 dni wcześniej i będę szedł na pieszo, bo innych możliwości w formacie życia bez pieniędzy nie ma. Czy teraz już by były po iluś latach, bo teraz trochę to wszystko jest inaczej poorganizowane, natomiast na wtedy nie było. No i jakoś tydzień, bo ja już to planowałem z miesiąc wcześniej, jakoś tak z tydzień, dwa tygodnie wcześniej, przed tą komunią, dostałem telefon od ludzi z parafii, że jadą do Częstochowy na jakieś wydarzenie. I mają jedno miejsce wolne i mogą mnie zabrać. Jedno czy więcej i mogą mnie zabrać. Bez płacenia oczywiście. Więc już przekalkulowałem, że Częstochowa już jest na linii do Gliwic. To jest jeden dzień wcześniej, mówię, że Pan Bóg już zaczął działać. Mówię, dobrze, już widziałem, że to Pan Bóg zaczyna plan swój, więc mówię, dobrze, zgadzam się, tylko że ja z Wami nie wracam. Od razu powiedziałem, że ja tam zostaję i stamtąd już wiedziałem, że jakoś muszę dalej się przedostać do Gliwic. Tylko pytanie, jak się przedostać przez 10 miast, przez jedno popołudnie. Bo tam jestem chyba w piątek czy w sobotę po południu w Częstochowie, a w niedzielę rano jest komunia i teraz 100 km można załapać stopa, ale nie przez 10 czy 15 miast. Więc to było nierealne. Mówię, nie wiem jak Ty Boże będziesz działał, ja pójdę na pieszo z Częstochowy, tak jak planowałem. I później wydarzenia się potoczyły też bardzo ciekawie, bo nie będę dokładnie mówił co, jak, natomiast jedna z firm przez inną firmę chciała skorzystać z pewnego mojego produktu na wyłączność na jakiś okres czasu. Jako, że ja nie wracam do żadnych obrotów pieniężnych, to ktoś to załatwił i było parę groszy na opłacenie różnych moich spraw. Między innymi bilety kolejowe, wtedy od razu dostałem z Częstochowy do Gliwic i z Gliwic powrotne do Konina. Wystarczyło wtedy jeszcze na różne sprawy prawne, no, na kilka różnych tych.
Także to też takie ciekawe. I to była jedyna sytuacja, gdzie z tego produktu ktoś chciał skorzystać akurat na okres 2 tygodni. Także to też takie, jedna z największych firm w Polsce. Także to też takie ciekawe, że... No to jest jedna z historii, bo takich naprawdę mnóstwo mógłbym opowiadać. No, czasami jak poproszę o coś Pana Boga, to albo nieraz czekam krótko, nieraz dłużej, nieraz... Albo ludzie, którzy nic o tym nie wiedzą, na przykład mi coś przynoszą. Tak, z kilkoma różnymi rzeczami byli, pytam skąd wiedzą. W sumie byłem w sklepie, kupowałem sobie, pomyślałem, że Ty też chcesz. No, i takie, a akurat takie... Pan tego potrzebował. Tak, tak, o to chodzi, bo gdybym nie potrzebował, to nie jest żaden cud. To, to nie jest żaden zbieg okoliczności. No, to... Rzeczy, o których ja nie myślę, a otrzymuję, czy do mnie trafiają, no to jest dużo. Tylko, że wrażenie robią te, na które ja czekam, na które już wysyłam gdzieś tam zamówienie do nieba i to jest potrzebne. Pod warunkiem oczywiście, że to jest naprawdę potrzebne. Mówię, że to nie jest fanaberia, że to nie jest jakieś sprawdzam, tylko to wynika z realnej potrzeby, że nie mogę się bez tego obyć też. Znaczy mogę, nie mogę, no. Jest potrzebne. No bo tak można by powiedzieć, dlaczego nie poprosisz o czarne Porsche. Nie poproszę, bo nawet gdyby poprosił, wiem, że Pan Bóg w tym momencie mi tego nie da, bo mi nie jest to potrzebne. Daję takie środki transportu, jakie są potrzebne. Gdybym ewangelizował, musiał dużo jeździć, dostałbym dobry samochód, ale no, tego nie mam. Także mam rower, mam nogi i to mi wystarczy. No, ale najróżniejszych przedmiotów, takich i drobnych, i większych, co tam, no, tak myślę o podwórku, co tam jest, szczotka. Jak chcecie, to później możecie zrobić zdjęcie szczotki. Jak wyjdę na podwórko, tam więcej tych rzeczy się znajdzie, ale teraz sobie akurat kojarzę szczotkę. Miałem taką szczotkę, którą bardzo lubiłem. Zwykła, normalna szczotka do zamiatania, no nie? Ale była bardzo poręczna. Ale już się zaczęła psuć, więc już zaczyna posyłać, mówię, Panie Boże, taką. Czekałem około 2 tygodni. W Koninie szedłem sobie wiaduktem do kościoła Najświętszej Marii Panny i wiaduktem nad Przemysłową, nad torami sobie szedłem i wprost na wiadukcie leży, później jak chcecie, to możecie tam fotkę trzasnąć, ujęcie, wprost leży szczota, nawet większa, bo jakieś 30-40 cm szersza, nowiutka. Pierwsze, co się zastanowiłem, to czy dozorczyni gdzieś tutaj nie zostawiła, ale to było daleko od bloku. Poza tym pod górę wniosła tam na ten, no nie. Więc komuś musiała wypaść z samochodu. I czekała na to? No tak, no bo ja ją zamówiłem. Także za pół godziny później w samochodem z kimś zabrałem, bo akurat byłem w kościele, to znajomi samochodem, więc od razu ją zabraliśmy. Takich dużo rzeczy znalazłem, które akurat są potrzebne, nawet co do wzorka. Mógłbym zaraz Wam pokazać tu opaskę na uszy albo czapkę, którą zamówiłem dokładnie co do wzorka prawie. Bo mi się w telefonie mam te zdjęcia, jak nieraz kogoś wysyłam. Miałem taką ulubioną czapkę po synu i ona mi się przypaliła trochę. I też Panu Bogu powiedziałem taką, z takimi nausznikami, z takimi sznurkami. No i ten, który u mnie mieszka, taki 80-letni senior, bo jak ktoś potrzebuje mojej pomocy, to ja natychmiast do tego też jestem i tu jak mogę się czymś podzielić, to się dzielę. Więc od 9 miesięcy mieszkał u mnie taki 80-letni człowiek, który nie ma domu. No, ale on czasami tam różne rzeczy przyniesie, bo ludzie go znają. I przyniósł mi kiedyś czapkę. Oglądam czapkę, mówię, Karol, przepraszam, nie chciałem powiedzieć imienia. Czy ty wiesz, że to jest właśnie ta, jaką zamawiałem, tylko inny kolor? Jaką potrzebowałem? No, a później opaskę znalazłem do tej czapki, dokładnie z tym samym wzorkiem. Opaskę na uszy, bo też powiedziałem Panu Bogu. A jak już się rozkręca, to już jest problem. No, można. To już jest problem. Czyli no, Pan i powiedziałem Panu Bogu, jak chodziłem w styczniu, to był styczeń w tym roku, na mszę, no i było mi zimno w uszy, bo jak się wychodzi z domu, bo ja na górze u siebie nie grzeję. Tu chłopaki grzali, natomiast ja na górze mam około 10-12 stopni i ja funkcjonuję normalnie w tych temperaturach, ale jeśli jestem na przykład na mszy, no to ja bardziej czuję chłód w kościele tam bijący. No i powiedziałem Panu Bogu, daj mi coś na uszy, czapki nie będę zakładał w kościele, ale jak nie, to założę. To będę zakładał.
No i tak gdzieś około tydzień czy 2 tygodnie minęły. Myślałem o opasce oczywiście. Idealnie opaska na uszy, komuś musiała, ktoś biegał i musiała mu wypaść, bo czyściutka nowa. Oczywiście jeszcze przeprałem, ale czyściutka nowa opaska na uszy. Dokładnie z tym samym wzorkiem co czapka. Także tak ewidentny dowód na to przez małe C. Nie nazywam tego dużym cudem, ale ewidentny dowód na to, że Pan Bóg odpowiada. Że Pan Bóg odpowiada. I takich historii, jakie opowiedziałem tu 2 czy 3, mógłbym przytoczyć to pewnie z 50 z marszu. Teraz Pan mieszka w tym domu, nie sam zresztą, określonym przez Pana pustelnią woli Bożej. Czy do tego domu też Bóg Pana skierował? Nie, ja tu mieszkam 14 lat. To jest mój dom, w którym ja tu mieszkałem z rodziną. Więc miejsca to jest jakby jedyna rzecz, która pozostała po starym życiu, miejsce zamieszkania. Tylko zmieniło się na pustelnia woli Bożej. To jeszcze przed tym wejściem życie bezpieniężne było, to jeszcze tak z rok przed, mniej więcej. Ale dom i otoczenie pewnie wtedy wyglądały inaczej. Nie było owiec. Żona dbała o ogródek, o kwiatki, więc było bardziej kwiatowo. Trochę w niektórych miejscach trochę większy porządek w domu był, bo teraz jak chłopy mieszkają, to wie Pani, jak to jest, chociaż tutaj akurat przygotowałem dla Was, ale do niektórych pokoi absolutnie Was nie zaproszę. A kiedy owce się pojawiły? No to też jedna z tych, można powiedzieć, właściwie takich historii opatrznościowych, bo w żaden sposób ich nie zamawiałem. Owce, około 3 miesiące chyba już trwało życie bez pieniędzy i taki kolega z Gniezna, szachista, zadzwonił do mnie i mówi mi: Rysiek, uważam, że musisz mieć parkę owiec na życie bez pieniędzy. On jeszcze jej nazywał Boże Baranki wtedy, więc mówi: wszystko pasuje. Ja tylko rozważyłem tak, bo jak z jakimiś propozycjami się spotykam, to ja je po prostu szybko muszę rozpoznać, czy to jest od Pana Boga, czy nie. Bo wykorzystywać też, ludzie chcą mnie wykorzystywać. To jakoś tam mogę opowiedzieć zaraz tu sytuację sprzed 3-4 dni nawet. I teraz tak, dam się wykorzystać, jeżeli ktoś z tego odniesie korzyści duchowe. Natomiast jeżeli nie, no to też nie, to też nie wejdzie. Dlaczego dla mnie zaproponował to? Nie wiem. Natomiast wynika jakby, jak tak cofnę się troszeczkę w retrospekcję, na całe życie jak spojrzę, to układa się bardzo logicznie, że do tego momentu wszystko prowadziło. Najpierw bardzo mocne wejście w sprawy codziennego świata, codziennego życia i takie zachłyśnięcie się tym wszystkim, upojenie i takie powolne odchodzenie. Raz wolne, raz bardziej dramatyczne, ale takie odchodzenie od tego wszystkiego i otwieranie oczu. Także dla Was też Pan Bóg ma jakiś plan. No, tylko wchodzimy w Niego w momencie, kiedy wchodzimy w wierność. Co jakiś czas dostrzega Boże wezwania. Niedawno założył grupę Konin Wielbi Jezusa po to, aby dzielić się Słowem Bożym, przemyśleniami i refleksjami z innymi mieszkańcami Konina. Pierwszy piątek maja, czyli około 1,5 miesiąca temu, byłem w Choźniu na uwielbieniu i w pewnym momencie zacząłem bardzo mocno odczuwać takie narastające wewnętrzne, aby cały Konin wielbił Jezusa. Oczywiście nierealne, żeby Konin wielbił Jezusa, natomiast i tak konfrontowałem się z tym, jak to Konin ma wielbić Jezusa, Konin wielbi Jezusa, gdzie Konin jest betonowy przecież, szczególnie. Ale rosło to przekonanie tak bardzo, że w pewnym momencie wyszedłem na środek, pierwszy raz, bo takich numerów nie robiłem wcześniej. Nie, wtedy nie wyszedłem na środek. Wstałem i głośno posłałem swoją modlitwę w imieniu Konina, że wielbię Cię, Panie Jezu Chryste. Prosiłem o to, by zmieniał Konin. Już nie pamiętam tego dokładnie, ale około 5 minut trwała ta moja taki akt modlitewny. Wynikający z natchnienia wewnętrznego. To takie rosło, że po prostu za bardzo nie wiadomo, co z tym zrobić. To takie można by to powiedzieć, że takie duchowe nakręcenie. Ale nie emocjonalne. Nie? To nie jest, to jest zupełnie co innego.
No, a następnie ja założyłem grupę na Facebooku przy okazji. Zapraszam wszystkich do grupy Konin Wielbi Jezusa. I teraz tak, to nie jest żadna akcja. Ja nie wiem, co z tego wyniknie, natomiast wtedy, półtora miesiąca temu i później też, Pan Bóg pokazał, że On to robi. Bo to czasami jest tak, że Pan Bóg zaprasza, żeby... Znaczy, bo to jest inaczej. To nie jest, że ja coś robię i Pan Bóg w to wchodzi, tylko Pan Bóg pokazuje, że On coś zamierza i niektórym osobom pokazuje, co zamierza i zaprasza do tego. Także to nie jest moja akcja. Po prostu pokazał, że działamy, zaczynamy, ja to ruszam. Więc wchodzę w temat i codziennie, tak jak z moim osobistym życiem, codziennie pytam, co dalej, teraz twój krok. Dla każdego z nas Bóg ma plan i całą ścieżkę kariery duchowej, podkreśla Ryszard Pustelnik. Są podarunki, jest też krzyż. To zmaganie ze swoimi słabościami. Najważniejsze, żeby to zauważyć i poddać się woli Bożej, a doświadczenie potraktować jako naukę i szansę do wzrostu.